Uwaga! Jeśli jeszcze wierzycie w świętego Mikołaja, to nie oglądajcie tego odcinka. W tym odcinku! Zniszczyłaś mi dzieciństwo! Chodźmy wszyscy do stołówki, do kotleta i... Słuchajcie! Śnieg pada! Uwielbiam zimę! Zrówki powitajmy! I tak w wieku 7 lat dowiedziałam się, że święty Mikołaj nie istnieje. Schabobek! A Mikołaj kretyn wielki szczypie się za... Sponsorem filmu jest Magic Box, producent laleczek Kukilus. A oto Kukilus! W morskich głębinach to syrenki! Piękne muszle wszystkie mają, gdzie dodatki się skrywają. Cztery syrenki bawią się, ciągle zmieniają ubranka. A teraz muszla staje się modną torebką. To Kukilus Mermaid od Magic Box! Zniszczyłaś mi dzieciństwo! No właśnie tak. Amerka twierdzi, że zniszczyłam jej dzieciństwo, mówiąc jej, że święty Mikołaj nie istnieje. Ale ja uważam, że to totalne bzdury. Dlatego, że ja jej uratowałam dumę. Jakby to wyglądało, gdyby wszyscy koledzy i koleżanki się z niej śmieli, bo cały czas wierzę w świętego Mikołaja? No, a jak ja się dowiedziałam, że święty Mikołaj nie istnieje? Było to tak. Zawsze przygotowywałam dla świętego Mikołaja ciasteczka i mleko. Ciszej, bo dzieci obudzisz. Dobra, wyjmuj te prezenty, bo dziewczyny poszły spać, tylko się nie dowiedziały, że Mikołaj nie istnieje. Wyjmuj, szybko, teraz. No nie, Mikołaj nie istnieje. No właśnie. I tak w wieku 7 lat dowiedziałam się, że święty Mikołaj nie istnieje. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego dopiero tak późno, w wieku 7 lat. My, starsze rodzeństwo, zawsze mamy tak, że wszystkie informacje dochodzą do nas później. I dowiadujemy się o różnych rzeczach zdecydowanie później, ze względu na nasze młodsze rodzeństwo. Bo musimy być mniej więcej na tym samym poziomie, a oni się nie mogą jeszcze dowiedzieć, więc my też. Informacja o tym, że święty Mikołaj nie istnieje, dużo zmieniła w naszym życiu, w domu. A może w sumie nie? No ale Amerka, tą tradycję pisania listów do świętego Mikołaja z prośbą o różne prezenty pod choinkę, zmieniła na coś innego. Tak, od tamtego momentu Amelka przeszukiwała calusieńki dom w poszukiwaniu prezentów, które schowali rodzice. Amelka, serio, ty już masz 13 lat, możesz z tym skończyć? Cicho bądź i mnie asekuruj, tu na pewno mama coś schowała. A robiła to z uporem maniaka. Nieważne, jak głęboko prezent został schowany, ona i tak go wygrzebała i znalazła. Jest, mówiłam, znalazłam. Jednak mama coś tu schowała. I to szaleństwo związane z szukaniem prezentów po całym domu u Amelki przerodziło się w obsesyjną miłość do zimy. Moja siostra, jak prawdziwa zimiara, kiedy już wreszcie spadnie ten śnieg, wpatruje się w niego jak w jakiś film sensacyjny. Patrzy na te spadające płatki śniegu i nie może od nich oderwać wzroku. Normalnie czasami to się jej aż dziwi, jak ona godzinami normalnie potrafi to robić. Ja nie wiem, dlaczego ona ma taką obsesję na punkcie śniegu. Cały czas odlicza tylko do dni, w których będzie padał śnieg. Słuchajcie, śnieg pada! Uwielbiam zimę! Miał padać. No cóż! Ale to jutro będzie o 15, okej? Słyszycie mnie? Mówię przez wentyl! Jutro rano będzie padał śnieg! Słyszycie mnie? Mówię przez wentyl! Jutro rano będzie padał śnieg! A komunikowaliście się kiedyś z rodziną przez wentylację? Bo moja siostra niedawno to odkryła i teraz nie daje nam spokoju. No i czekaj, nic nie rób. Co? A wiecie co? Co? Śnieg będzie jutro padał. Już przestań! Ile można? To dobrze. Ubierz się ciepło do szkoły. Tak? Okej. Ona się tym cieszy. Daj mi się pocieszyć. Zimą. Ona się cieszy co roku przez 2 miesiące. Ona już zaczyna w listopadzie. Zaraz się trochę jej energią. To nie jest takie złe.
Śnieg nie jest wcale taki fajny. Jest od razu zimniej, jest mokro, później się robi jedna wielka chlapa. Cały jesteś tym oblepiony, ubrania są mokre, buty są przemoknięte, później się choruje i w ogóle masakra. A o żółka matka... Amelka sobie wymyśliła, że w tym roku będzie się uczyć piosenek świątecznych i kolęd. Na domiar złego wymyśliła sobie, że będzie śpiewać te rzeczy na kiermaszu świątecznym w jej szkole. Pada śnieg, dzwonią dzwonki sań, a świętego Mikołaja goni FBI. Hej, renifery to frajery, gonią Mikołaja, a Mikołaj petym wielki szczypie się za... Amelka, ty jesteś pewna, że chcesz wystąpić na kiermaszu świątecznym szkolnym z takim repertuarem? No i jeszcze będzie to robić na Wigilii. Nawet dogadała się z babcią, żeby we dwie sobie śpiewały. Na szczęście mam zatyczki do uszu. Układanie szalika trenuje jak jakąś grę. Ja nie wiem, o co jej chodzi. Co roku zmienia po prostu jakieś ustawienia tego szalika. W ogóle nie rozumiem tego. Amelka jakby mogła, to by wyjmowała choinkę już w listopadzie, a chowałaby ją dopiero w kwietniu. A Amelka, co ty robisz? Cześć, czekam na ciebie. A co się stało? Ubierzemy dziś choinkę. 20 listopada? No tak, już padł śnieg. Amelka, proszę cię, uspokój się. Trochę za wcześnie jest jeszcze. Ale chodź, no. Chodź, idziemy na dół, zrobię ci kakao. Mamo! Mamo! Mamo, ubierzemy dziś choinkę. Amelka, proszę cię, daj mi chwilę dla siebie, proszę cię. No to cześć. Mamo, wstawaj. Mamo. O, wstałaś. Która jest godzina? 5 rano. To ubierzemy dziś choinkę. Amelka, daj mi spokój. Ma przygotowany strój świąteczny na każdy dzień tygodnia. Nawet weekendy. Poniedziałek. No, ja idę do szkoły, mamo. No dobrze. Miłego początku tygodnia. Dzięki. Wtorek. A ty wzięłaś śniadanie? Tak, już wszystko zapakowałam. Idę do szkoły, już ja właśnie też. Środa. Spóźnij się. Wszystko wziąłam. Czwartek. No teraz to już chyba przesadziłaś. Dlaczego? Pokaż się, masz Mikołajki dzisiaj? Nie. To znaczy, że nie mogę się tak ubrać? No. Piątek. No mam nadzieję. To co ty się tak kręcisz? Sobota. A co jemy na śniadanie? Nie wiem. A gdzie jest Hania? Pewnie jeszcze śpi. Jutro do szkoły. Dzięki mam za przypomnienie. A co ty jesteś w tym samym co w piątek? No, w sobotę też to miałam. Ja w przeciwieństwie do ciebie nie mam świątecznego swederka na każdą okazję. Odkąd Amelka dowiedziała się, że święty Mikołaj nie istnieje, w ogóle nie może się zdecydować, co ona chce na prezent. Trzeba ją błagać o to, żeby sobie coś wymyśliła, a ona i tak nic nie powie. Kiedyś to było łatwo o prezent. Dokładnie wiedziałam, co chcę dostać i zawsze to dostawałam. I teraz jestem ciekawa, komu to mama kupiła? Sosi czy Kasi? A może komuś innemu? To jest Cookie Loose Express Yourself, Mermaid, plażowy domek. I w tym zestawie nawet jest laleczka, która zmienia się buzię z delfinkiem i domek. Do tego jej można zakładać ogon syreny lub zdejmować i pod wpływem temperatury zmienia się kolor ogona. A w innych zestawach są syrenki w muszlach, które można zamieniać na torebkę. Amelka, zdecydowałaś się, co chcesz dostać od Mikołaja? Proszę cię, powiedz mi, bo inaczej kupię ci skarpety albo coś, co nie będziesz chciała i będzie ci smutno. A teraz są przeceny i mogę ci kupić coś naprawdę fajnego. Dobrze, mamo, to ja pomyślę i ci powiem. To nie jest oczywiście tak, że mama nam kupuje tylko te rzeczy, które my sobie zażyczyłyśmy i nie ma żadnych prezentów niespodzianek. Ale po prostu mama ostatnio stwierdziła,
że jednak lepiej się trzymać tego, co my lubimy, żeby później te rzeczy nie leżały gdzieś wepchnięte w szafie. Od połowy listopada, a w sumie to nawet wcześniej, oglądamy już filmy świąteczne. Tak, dobrze słyszeliście. Nawet się grudzień nie zaczął, a Amelka zrobiła sobie listę filmów świątecznych. Ma ich tam chyba z 60. I codziennie ma zaplanowany jeden film, tak aż do końca roku. No, to co oglądamy w ten sobotni piękny wieczór? Oczywiście, że filmy świąteczne. Tak. Co? Przecież nawet się nie zaczął grudzień, co ty gadasz? No i co z tego? No co tam masz, pokaż. Tu mam całą listę, patrz. Istota życia 1946? Mamo, wtedy były najlepsze filmy. No, to jest najlepszy film, no czytaj dalej. Święta z Griswoldami, 89. Skąd ty wytrzasnęłaś w ogóle tą listę? Ja pierwszy raz słyszę o tych filmach. Kevin sam w domu, no okej, 90 trzeba obejrzeć. Cud na 34 ulicy, 47 rok. No i co z tego? Czy znacie kogoś, kto zbiera rękawiczki i ma ich pełną kolekcję? Czy mi najłatwiej było ulepić bałwana. A te, jak byłam mała, robiłam takie słodkie małe kulki. Amelka, słuchaj, może te rękawiczki, które są na ciebie za małe, to będą już dla Kacperka, a część komuś oddamy, bo dużo tego masz. Nigdy w życiu, mamo. To jest moja kolekcja, a poza tym jestem do niej bardzo przywiązana. Podsumowując, moja siostra jako prawdziwa zimiara nie zwraca uwagi na to, że w zimie jest zimno, mokro, pada śnieg. No i w sumie to nie dziwię się, że lubi święta, no bo fajnie jest dostawać prezenty, ale trzeba najpierw wszystko posprzątać. Jest takie zamieszanie z tym gotowaniem i ze całym tym przygotowywaniem świąt, że masakra. A później, jak już będą te święta, to trzeba po tym posprzątać. I ogarnianie po gościach to jest istna masakra. Więc jak już mogliście zgadnąć, ja nie przepadam za tą porą roku.